dlaczego klęczę przed Tobą, Panie, i próbuję na nowo rozważyć sens Twojej męki i śmierci. Czuję w głębi mego serca i wierzę, że jestem współwinien Twoich cierpień i słyszę te same słowa, które wypowiadałeś idąc na Golgotę z krzyżem na ramionach. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Przedziwne te słowa, słowa pociechy, które są zarazem słowami napomnienia. Sięgasz w tych słowach do wszystkich bólów człowieka w perspektywie coraz dalszej przyszłości całego ludzkiego świata. Wszystkie cierpienia człowieka związane z dziedzictwem grzechu zwracają się w stronę Twego, Chryste, cierpienia. W Tobie objawia się nowe życie. Z Twego krzyża promieniuje odkupienie na mnie i na wszystkich ludzi. I tamte słowa napomnienia, wypowiedziane do jerozolimskich kobiet, niosą sobie światło nadziei. Mówią: nie płaczcie. Są słowami pociechy dla człowieka uwikłanego w grzech. I dlatego, obchodząc pamiątkę Twojej śmierci, klęczę przed Tobą, Bogiem, który umarł i ciągle żyje, który umarł z miłości. Zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ojcze, nadeszła moja godzina. Proszę Cię za moimi uczniami, aby tak jak my stanowili jedno. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Proszę, abyś ich ustrzegł od złego. Uświęć ich w prawdzie. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem. A za nich ja poświęcam siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno. Tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłał, żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Judasz powiedział: ten, którego pocałuje, to on. Jego pochwyćcie. A kiedy się zbliżył, rzekł: witaj, Rabbi. Przyjacielu, po coś przyszedł. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie.
Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wówczas wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Gdy kohorta razem ze strażnikami żydowskimi pojmali i związali Jezusa, zaprowadzili go do Piłata. Jesteś królem żydowskim? Tak, ja nim jestem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Czy nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak mi odpowiedział, a był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: którego chcecie, abym wam uwolnił? Barabasza? Czy Jezusa, waszego Mesjasza? Pytam ponownie. Którego chcecie, abym wam uwolnił? Barabasza? Czy waszego Mesjasza? Cóż więc mam zrobić z Jezusem, waszym królem? A cóż on takiego uczynił? Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Umywam od tego ręce. Krew tego niewinnego na was i na wasze dzieci. Wówczas Piłat uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować. A ten, co tak stoi, ubiczować go! Thank you.
ciernie na głowie, korona miłości niezrozumiana, wszystko opłaca. Cień w sercu, zraniony pasterz stoi przed tobą i płacze. Ecce homo, oto człowiek, oto jestem. Stoję przed tobą osądzony przez świat, osądzony przez ludzi, przez ciebie. Jestem, ponieważ miłość jest bólem i ofiarą. To nic, że twój sąd nie jest sprawiedliwy i tak cię kocham. To nic, że twoje picze porozcinały moje ciało, a twoje słowa spadły na mnie jak ostre kamienie. Mojej miłości dla ciebie wystarczy. To nic, że moja głowa cierniem twoich grzechów okryta. Przecież przyszedłem do takich jak ty. To nic, że odwracasz ode mnie twarz. Przecież wiesz, że będę patrzył na ciebie wzrokiem pełnym nadziei. To nic, że krew zalewa oczy. Widzę twą twarz, słyszę twe milczenie, twoje łzy, choć jeszcze nie płaczesz. Oto człowiek. Pokazuję wam, abyście wiedzieli, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Krew tego niewinnego na was. Pokaż wszystkim. Oto król wasz, to jest jego wina. Na krzyż z nim. Wśród gabiów, żołnierzy, służby świątynnej są uczeni w piśmie i faryzeusze. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Podajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Podbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełni jesteście zdzierstwa i niepowściągliwości. Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Faryzeusze i uczeni w prawie jak szczury pojawiają się i znikają wśród ludzi. Podchodzą całkiem blisko. Widzi ich wyłupiaste, ironiczne oczy,
uśmiechy przelepione na ustach. Słyszy ich pytania podstępne, złośliwe, szydercze. Królu! Królu! Gdzie jest ten twój Bóg? Niech ci pomoże teraz! Dlaczego trzeba tu zdrawiać? A więc jest ktoś, kto spytał się o to, co jest najważniejsze w prawie. Liczy się tylko miłość, nic innego. Nie mycie rąk, nie opywanie kubków, nawet nie świętowanie szabatu. Tylko miłość. Człowiek nie jest dla szabatu, tylko szabat dla człowieka. Liczy się tylko miłość, miłosierdzie, nie ofiary starego prawa, bo Ty, Ojcze, jesteś miłością. Co oni z tego zrozumieli? Naród mnie nie wydał, tylko najwyżsi kapłani, Annasz i Kajfasz, którzy uważają, że nie przestrzegam prawa. Z nienawiści mnie wydali na śmierć. Dotyka twarzą w ziemi, opada w omdlenie. Gdzie są uczniowie? Czuje uderzenia, popchnięcia, szturchnięcia. Budzi się. Leży przygnieciony krzyżem, jak robak przydeptany butem olbrzyma. Nie chce budzić się z tego zemdlenia, nie chce wstawać. Jeszcze chwilę chce tak pozostać, żeby nabrać sił do dalszej drogi. Zresztą naprawdę nie jest w stanie dźwignąć się, ani wydostać spod krzyża. Jest cały cierpiący. Krzyż przytłukł mu koronę cierpioną. Ból straszliwy w czaszce. Pieką mu kolana obtarte o bruk. Szarpania powtarzają się. Słyszy naleganie, by powstał. Brakowało tylko jednego wyciągniętego ramienia, byś nie upadł. A ja zapatrzyłem się w swoje cierpienie, oswajając łzę bezdomną na policzku. Ty upadłeś w pył, zasłoniłem oczy, a gdy spojrzałem znowu, trzymałeś mój i swój krzyż. I szedłeś dalej, bo kochać to znaczy iść do końca. Dobrze, że jesteś, tylko nie płacz. Proszę cię,
tylko nie płacz. Nagle czuję na całej swojej twarzy miękkość chłodnej chusty. Nie wie w pierwszej chwili, co to znaczy, ale to tylko moment, bo tuż zaraz pod chustą odczuwa drobne palce, które poruszają się bardzo szybko i ostrożnie. Jaka ulga, jak dobrze, jak bardzo o tym marzy. Jeszcze tak. Jeszcze chwilę, szybko, delikatnie jak ręka matki, wtedy, gdy nad źródłem myła mu twarz. Teraz jestem jednym z tych braci najmniejszych, o którym ty, ojcze mój, mówisz. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Nagle czuję, że ktoś zdjął mu krzyż z ramion. Uwolniony od ciężaru zatacza się. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, jak bardzo jest słaby. Mimo, że nie niesie krzyża, ledwo stoi. Boi się, że upadnie. Drżą mu nogi, z trudnością najwyższą utrzymuje równowagę. Obraca głowę i widzi jakiegoś człowieka dźwigającego krzyż. Nie, to chyba nikt z uczniów, to chyba ktoś obcy. Nie patrzcie na mnie z taką nienawiścią. Nienawiść jest zawsze grzechem. Ten, kto nienawidzi, jest zawsze grzesznikiem. Przed Jezusem stają płaczące kobiety. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy będą mówić szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, bo w kraju będzie wielki ucisk. Jedni polegną na ostrzu miecza, a drudzy pójdą w niewolę między wszystkie ludy. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażającym ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Czekamy na innego Mesjasza. Do złoczyńca. Skazać go na śmierć. Czekamy na innego Mesjasza. Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Tobie ufam, Boże. Nie możesz mnie zawieść. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną.
Nikt bowiem, kto tobie ufa, nie doznaje wstydu. Ojcze mój, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Prosiłem się, Ojcze, w Getsemani, żebyś odsunął ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Słowa czasem to ostre gwoździe, przybijające cię do męki krzyża. Słowa czasem to zsuwające się po policzkach rozstań, łzy gorzkie jak ocet na włóczni. Słowa czasem jak biały trzepot radości, gdy rozmawiamy z tobą, jak Maria, Łazarz i Marta. Judaszu, 30 srebrników, Judaszu. Taka była umowa między nami. A, nazywa się królem żydowskim! Nazywa się synem Bożym! Nazywa się Synem Bożym. Oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego.
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan.